Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Medal of Honor Aliette Assault. No ta misja już jest taka bardziej wymagająca, więc będę starał się troszkę mniej mówić, a więcej działać. Wiecie o co chodzi, nie? Więc skupiamy się na rozgrywce. Mamy tutaj apteczkę, weźmiemy sobie tą apteczkę. Oj, ktoś chyba otwiera drzwi. Oj, co ja zrobiłem? O, kurde! Co ja zrobiłem? Oj! Chciałem zmienić broń. Dobra. Dobrze. O, siema! Jak tam się szczało? Miło. Dobra, lecimy dalej. Okej. Tutaj nic nie ma. Ała! No i dostałem. Kolejny błąd. Zniszczymy im ten sprzęt. Czekajcie, stąd przyszedłem. Troszkę byli tacy zdezorientowani. Dobra, zjeżdżamy na dół windą. Tutaj mamy apteczkę, idziemy po nią. Kurde, kłaczek. Tutaj na dole są... Jeszcze paru żołnierzy jest. Rzucamy granat. A, ktoś dostał. Dobrze. O! O nie! To nie tak miało wyglądać. Oj! Apteczka weźmiemy sobie. Przyda nam się, wiadomo. Dobra, tutaj chyba nie mamy czego szukać. Idziemy dalej. Wezmę sobie ten karabin. Szkoda, że nie mamy snajpy. Z miłą chęcią postrzelałbym sobie z daleka, ale niestety, no musimy działać tym, co mamy. Po prostu. Skradamy się. Headshot. Tam chyba na tej wieży widokowej będą jacyś żołnierze i musimy się ich pozbyć, tylko nie widzę. O, tam ktoś idzie. Ale to jest tak daleko, że nie wiem, czy ja trafiam. Dostał? I tam jeszcze ktoś jest. Kurde, chyba nie trafiam. Za daleko. O, tam ktoś jeszcze jest. Wali do mnie. Ucieka. Kurde. Cykam się. Dobra. Skradamy się powolutku. Widzicie? Tam są, tam dwóch ich jest.
Dobra, biegniemy. Ta muza w tle. O Jezu, wystraszyłem się. Jest apteczka, dobrze. Możemy tu wejść do góry? Stąd byśmy zdjęli tych szkopów. Kurde, albo nie. Nie mogę ich po prostu namierzyć stąd. Dobra, karabin. Siema. Nie spodziewałem się, że przybiegnie z tamtej strony. O nie. Dobrze. Cel misji został wykonany. Czyżbyśmy przeszli misję? Czyżby? Jest. A jadą chyba nasi. Chyba, że to nie są nasi. Wtedy byłaby masakra. Ty, to chyba nie są moi. To nie są moi. O, kur. Au. Leżeć. Dobra, jeden leży. Schodzę z tej wieży. Ło, zrymowało się. Dobra. Co, mamy tutaj iść? Nie. Tędy przejdziemy? Nie. O! Agent Sas! Siema, przyjacielu! Witaj ponownie. Jest misja pokonana. Znaczy, przeszliśmy misję. Misja druga. Nasze siły naciskają na Rommla od zachodu, a brytyjskie oddziały Montgomery'ego zbliżają się od wschodu. Wygląda na to, że dni Afrika Korps są policzone. Major Grillo był pod wrażeniem waszych działań i osobiście poprosił przydzielenie cię do następnej misji. Jak zapewne wiesz, nasza główna przewaga w walce z zagrożeniem ze strony niemieckich ubotów polega na możliwości wykrywania ich za pomocą radarów okrętowych i lotniczych. Niestety dowiedzieliśmy się, że Kriegsmarine opracowała nowy element wyposażenia. Rodzaj detektora radarowego zwanego Naxos, który pozwoli wilczym stadom znaleźć ślepe punkty w naszych patrolach, a przez to ponownie bezkarnie atakować alianckie konwoje. Ponownie. To dałoby wrogowi ogromną przewagę, przesuwając równowagę sił na Atlantyku z powrotem na stronę Niemców. Brytyjczycy prowadzą badania nad sposobem neutralizacji tej nowej technologii, ale obawiam się, że nie uda im się tego zrobić na czas, aby zapobiec masakrze, jaką spowoduje wprowadzenie przez Niemców detektora Naxos. Staram się szybko to czytać, bo tekst w miarę znika, wiecie. Major Grillo przeniknął do bazy ubotów Kriegsmarine w Trondheim w Norwegii, gdzie urządzenie Naxos osiągnęło fazę prototypu. Twoim zadaniem jest spotkać się z majorem, pomóc w zniszczeniu istniejącego prototypu i kradzież wszystkich dokumentów badawczych, jakie uda wam się znaleźć. Ta akcja powinna zatrzymać wroga na tyle długo, by dać Brytyjczykom czas na opracowanie środków zaradczych. Konwoje alianckie, które przymierzają północny Atlantyk, są siłą napędową działań wojennych, poruczniku. Postawię sprawę jasno, ten prototyp musi zostać zniszczony za wszelką cenę, bez względu na to, co może stać się panu lub majorowi Grillo. Wasz transport obsadzony przez norweski ruch oporu wyrusza jutro o 4:00, więc odpocznijcie, otrzymacie dodatkowe szczegóły odprawy, otrzymacie, jak już będziecie w terenie. Powodzenia, poruczniku. Liczę, że wkrótce zobaczymy się z majorem w Londynie. O, moja ulubiona chyba misja. Ale to już będzie w kolejnym odcinku, więc dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nagram jeszcze kolejne. Trzymajcie się, do następnego.